W niedzielny poranek około 2,5 tysiąca rowerzystów, uczestników 36. rodzinnego rajdu rowerowego z niecierpliwością czekało na pojawienie się na Placu Ratuszowym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Moi drodzy, mamy prezent dla pana prezydenta, aby mu się dobrze jeździło na rowerze. Tutaj mamy koszulkę rodzinnego rajdu rowerowego w rozmiarze większym, a tu mamy drugą koszulkę w rozmiarze mniejszym. Następnie mapy tras rowerowych Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, które są oznakowane w rejonie Bielska i okolic. To trasy rowerowe wytycza Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów. No i oczywiście to, co jest najważniejsze, bezpieczeństwo, kask dla pana prezydenta z napisem Prezydent RP, a z drugiej strony rodzinne rajdy rowerowe Bielsko-Biała. Prezydent przybył do Bielska-Białej, by podpisać nowelizację ustawy Prawo wodne. Dzięki zmianom w ustawie, zgodna z prawem, stanie się jazda rowerem po wałach przeciwpowodziowych. Po wałach będziemy jeździć, jak pan prezydent usiądzie na tym krześle i złoży stosowny podpis. Jak będzie już podpis, to ruszamy za 30 dni na wały i wtedy są nasze. Ale nie mów tego nikomu, bo to dopiero za 30 dni. Chyba już nadchodzi. Podpisana w Bielsku Białej obok tak zwanego krzywego mostku nad Białą nowelizacja ustawy pozwoli m.in. na budowę na wałach tras rowerowych, w tym dokończenie budowy wiślanej trasy rowerowej. Podpis złożony. Dzięki temu będziemy mogli jeździć po wałach nie tylko Wisły, ale różnych innych rzek. Dzięki temu będzie można budować ścieżki rowerowe wzdłuż wałów wiślanych i różnych innych rzek. I to umożliwi fajne i szybkie komunikowanie się rowerowe. A przede wszystkim będziemy mogli jeździć w pięknie przyrody, a nie w tłoku ulic zatłoczonych samochodami. O te zmiany w prawie wodnym miłośnicy jazdy na rowerze z całej Polski, w tym także z Bielska-Białej, walczyli wiele lat. Istniejący jeszcze od czasów komunistycznych zakaz poruszania się po wałach rowerowych dla pieszych i rowerzystów jest wreszcie cofnięty i mało tego, są udogodnienia do budowy ścieżek pieszo-rowerowych, właściwie dróg pieszo-rowerowych na wałach rzek. Ja myślę, że dzięki temu przywrócimy polskie rzeki mieszkańcom, bo za komuny było tak, że rzeka albo była ściekiem, albo była problemem w czasie powodzi, a w każdym razie na pewno nie służyła zwykłym ludziom. A w tej chwili ścieżki rowerowe, plaże, parki, kawiarnie, wszystko to będzie stało przed nami otworem i wszystko będzie możliwe. Po podpisaniu nowelizacji prezydent oficjalnie dał sygnał do startu 36. Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Uwaga! Liczymy! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Niektórzy rowerzyści, zanim ruszyli w trasę, postanowili jeszcze wykorzystać obecność prezydenta do zrobienia sobie tak zwanej sweet foci. Powiem szczerze, jeszcze do połowy ubiegłego tygodnia nie było pewne, czy pan prezydent tu przyjedzie, ale okazało się, że w końcu wybrał nas, a nie Kraków. Bo w Krakowie był wczoraj i wszystko wskazywało na to, że zostanie tam na wałach i tam podpisze ustawę. Udało się go wyciągnąć. Jestem szczęśliwa. Dzięki znowelizowanemu prawu wodnemu samorządy w porozumieniu z administratorami wałów będą mogły budować ścieżki rowerowo-piesze. Rzadko które wały są dostosowane. Często mają rury, takie przepusty, które uniemożliwiają poruszanie się zwłaszcza na rowerze, bo na piechotę można przeskoczyć jakąś tam dziurę, ale na rowerze to się wpadnie, więc to muszą ruszyć inwestycje dopiero. Także wiem, że w czerwcu również przy współpracy z Kancelarią Prezydenta będzie wydany poradnik dla gmin, jak budować te ścieżki rowerowe i na czym polegają uproszczenia. Prezydent planuje spotkanie ze wszystkimi marszałkami, żeby rozdać ten poradnik. Także przez wakacje można już zacząć planować i od drugiej połowy roku może ruszyć proces projektowania, a inwestycje mogą ruszyć od przyszłego roku. Niewątpliwie 11 maja 2014 roku przejdzie do historii cyklizmu w Polsce.